Jego eminencjo, szanowne panie pielęgniarki i położne, szanowni goście. Przypadło mi w zaszczycie otwarcie wystawy autorstwa pani dr Aleksandry Rybińskiej-Bieleckiej z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Wystawy dotyczącej postaci wielkiej, łodzianki, więźniarki i położnej z Auschwitz, patronki naszych położnych i pielęgniarek, Stanisławy Leszczyńskiej. Długo zastanawiałem się, z jaką treścią zwrócić się do państwa. Bo czyny Stanisławy Leszczyńskiej nasiąknięte są tak wielkimi emocjami, że nie znajdowałem słów, aby w kilku zdaniach opisać zasługi tej osoby. Ale gdybym miał się pokusić o to, jakim człowiekiem była pani Stanisława, to widzę ją jako osobę nieulęknioną, miłującą życie tam, gdzie życie nie miało większego znaczenia. Wierną wpojonym jej zasadom ochrony i obrony życia nowonarodzonych, każdego życia w każdej formie. Postawa pani Stanisławy może wielu z nas zawstydzać. Ja sam, jako były oficer jednostki specjalnej GROM, poddawany byłem szkoleniu przetrwania w niewoli. Takie szkolenie było wykańczające, bo w zaledwie kilkadziesiąt godzin potrafili złamać każdego z nas. Dlatego wpajano nam, aby przetrwać, nie należy się wychylać. Należy biernie wykonywać polecenia oprawców, nie sprzeciwiać się im. Zatem jaką odwagą musiała wykazać się pani Stanisława, aby sprzeciwić się rozkazowi doktora Mendele, który żądał od niej uśmiercania zaraz po porodzie żydowskich dzieci. Nigdy tego rozkazu nie wykonała. Kiedy zapytana po wojnie przez wnuczkę o jej stosunek do Niemców, odpowiedziała, że Niemcy wykonywali polecenia, a gdyby tego nie zrobili, sami staliby się ofiarami. To oznacza wspięcie się na wyżyny najwyższego człowieczeństwa i głęboką wiarę pani Stanisławy. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Rodzi się pytanie, czy nas dzisiaj byłoby stać po takim piekle, aby przebaczyć oprawcom. Szanowni Państwo, biograficzna wystawa elementarna Stanisława Leszczyńska składa się z 15 paneli wystawienniczych. Istotą wszystkich wystaw elementarnych Instytutu Pamięci Narodowej jest ich prostota i to, że mają dotrzeć do jak największego grona odbiorców. Ta o Stanisławie Leszczyńskiej mogła powstać przede wszystkim dzięki zdjęciom archiwalnym, rodzinnym, udostępnionym Instytutowi Pamięci Narodowej, ale także dzięki uprzejmości Państwowego Archiwum, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wystawa ma przypominać postać Stanisławy Leszczyńskiej, która praktycznie nie jest kojarzona z Łodzią. A to właśnie w tym mieście Leszczyńska urodziła się, dorastała i spędziła większość swojego życia. Jest to historia kobiety, która silnie była związana z rodziną, a burzliwe losy historii Polski różnie tą rodzinę na falach morza wyrzucały. Ale mimo to przeciwstawiali się tym losom i dzielnie walczyli. Szanowni Państwo, w końcu jest to historia położnej. Położnej z Auschwitz-Birkenau, która pracując dzień i nocą przyjmowała na świat dzieci, które chciała za wszelką cenę uratować, wielokrotnie narażając własne życie. To przecież Stanisława Leszczyńska przeciwstawiła się rozkazowi niemieckiego lekarza obozowego Józefa Mengele, który kazał mordować wszystkie nowonarodzone dzieci. Jak sama mówiła, wszystkie dzieci urodziły się żywe. Ich celem było żyć. Szanowni Państwo, przedstawienie tak skromnej, a zarazem tak wielkiej sercem postaci było nie lada wyzwaniem.
Mam cichą nadzieję, że chociaż w połowie ten cel udało mi się zrealizować. Zapraszam Państwa do oglądania wystawy. Dziękuję.